Motocykliści nie kojarzą się z grzecznymi i miłymi chłopcami. Wielu widzi w was typów z podciemnej gwiazdy. Jak reagują ludzie, kiedy widzą grupę wielkich chłopów w skórach, którzy nauczają o Jezusie? Różnie. Wiesz, w naszej organizacji budujemy relacje. To ważne, kiedy idziesz ewangelizować, nauczać, śpiewać, mówić o Bogu i dzielić się miłością. Bardzo często ludzie nie czują się kochani. Wydaje im się, że tak bardzo zbłądzili, że już nie ma drogi powrotnej, a to nieprawda. Nasz lider mówi, bądźcie Jezusami z twardą skórą. I tacy właśnie jesteśmy. Pomagamy ludziom i żyjemy razem z nimi. To nasze powołanie. Bez modlitwy nie odjedziemy, więc mimo, że za bardzo nie umiem, to postaram się jakoś w tym odnaleźć. Módlmy się za bezpieczeństwo na naszej drodze. Pozwól nam, Boże, powrócić bez uszczerbku, tak abyśmy mogli radować się dobrym jedzeniem, modlitwą i wszystkim, co błogosławione. Amen. Bóg wymyślił nas jako społeczeństwo. Gdy stworzył ziemię, miał tam tylko Adama i na początku uważał, że wszystko jest dobrze. Ale potem spojrzał na niego i powiedział, no nie, nie możesz być sam. I stworzył Ewę. Tacy właśnie mamy być, tworzyć wspólnotę, społeczność. Jesteśmy braćmi, którzy są za siebie współodpowiedzialni. I jeśli zaczynasz coś odwalać, to oni mówią, hej chłopie, jeśli nie przestaniesz tak się zachowywać, przejedziesz się na tym.